Dzień dobry, witam w Zagrajmy dalej w Might and Magic 8 Day of the Destroyer. Tutaj będzie kolejny wąż. Mogę od razu włączyć tryb turowy, żeby się do niego przygotować. Tak. Mam nadzieję, że nie będę musiał opuszczać tej lokacji, żeby uzdrowić bohaterów, że uda mi się to wszystko zrobić za jednym zamachem. Takiego cofania się szczególnie nie lubię. Później będziemy mieli dzięki magii wody będziemy mieli zakręcia, za pomocą których będziemy mogli się łatwiej przenosić pomiędzy lokacjami, ale zanim do tego dotrzemy, to jeszcze trochę czasu upłynie. Niestety. Co szczęście oni są dosyć niemrawi i nie mogą mi zrobić krzywdy przez to żadnej. Natomiast ja mogę ich uszkodzić z bliska, a później jeszcze uszkodzić ich z daleka dodatkowo. No i poza tym w trybie turowym mogę tymi drzwiami manipulować. Także teoretycznie mógłbym nawet te drzwi zamykać i tak, żeby oni mi nic nie robili, nie? Takie oszustwo trochę. Pięknie. Czemu to mi pokazuje, że tu ktoś... Otwarcie tego za każdym razem powoduje wytworzenie nowego człeka. Jeszcze... O kurde. No, złóżcie się palce, ja chcę stąd odejść. No i położyli mi kolesia. Wydasz go. Ty jesteś chory z jakiegoś powodu. Trucizna. Co szczęście trucizna w tej grze działa tak, że... ona mu nie szkodzi generalnie na zdrowie ani nic takiego. Może z tym żyć spokojnie. Tylko mu statystyki po prostu psuje, nie? Zresztą można zobaczyć, jakie ma teraz statystyki. Mhm. A połowę mu poobniżało wszystkiego poza szczęściem. Dobra, to cię uzdrowię, skoro chcę, żebym cię uzdrowił, to cię uzdrowię. Także już teraz jednak nie można sobie bezkarnie tych drzwi otwierać i zamykać. Już wiem, co za to grozi. Czyli to są takie pułapki tak naprawdę, nie powinien tego w ogóle otwierać, tylko powinien się podążać tym, co mapa mi powie. Bo to mapa. Jest przejście. Wciąż się mogłem uciekać na tyle. Ale to jest trochę dziwne, no bo oni dają złoto i mogę w ten sposób sobie generować się nieskończoną ilość złota. To chyba nie jest zbytnio dobrze przewidziane przez twórców. Jeżeli ktoś się sknocił, to gra sknociła i twórcy z gry. Tutaj nic nie ma. I to jest kolejny ślepy zaułek. Już nie będę nawet tego otwierał. No dobrze, daję radę, wojownik. Te drzwi otworzymy. Tutaj też od razu widać, gdzie są pułapki, gdzie są przejścia. Powoli, żeby nie aktywować wszystkich na raz. Nie uda się ich zaatakować, tak nie? Niestety. No ale ten. Może go nawet kajtować w trybie czasu rzeczywistego i nic mi nie zrobi nawet. Widać, że nie jest to dobrze przewidziane. No dobrze powiedział właśnie, no, nie, bo zupełnie bezhonorowe. I'm not sure. No wysuń się. Tak było ciężej załatwić. No jak widać, w czasie rzeczywistym można spokojnie sobie tu dać radę z nimi. Nie trzeba zatrzymać gry co chwilę i przedłużać. Zapomniałem czasu włączyć. O, trochę za szybko. Muszę się wycofać szybciej. Błąd. No ale spoko. Nie ma tego złego. No i teraz tak, tutaj na pewno jest jakieś przejście. Więcej tego samego. Widać. Nie ma sensu tutaj nawet iść. Tutaj jest jakieś przejście. To samo. Nie uciekniesz. Snake Man. Z UFO się urwał. A i tutaj jest jakaś większa komnata, widać. Okej. No i tu i mogą wyjść? Chyba tak. Dobra, czas na czas turowy.
Nie ma w tym krzty honoru. Zaczynam zastanawiać, że być może jednak lepiej, żeby nekromantka miała ten łuk, bo ty, gościu, leczysz ludzi. Przez to nie możesz nawet zaklęciami rzucać. Strzelec, no, z łuku. Kurde, o czym ja myślę w ogóle? Ty, panie. Weź się z tej trucizny, uleż, bo już mnie denerwujesz. Klejnot jakiś znalazł. Okej. Co się wychodzą starszy wężoczłek? Co się wychodzą po kolei, także nie ma się za bardzo tutaj co nimi przejmować. Ten z czarami strzela, to ten jest trochę groźniejszy, nie? Ale... Wojownik. Czyli jest wężownik. Wojownik to jest chyba... Wojownik, wężownik jest chyba najsilniejszy. Mocno brywałem. To sugeruje, że ogólnie poszedłem dobrze, no bo tutaj jeszcze mogłem pójść, nie? I to chyba kolejny, kompletny byłby ślepy zaułek w takim razie. To się zaraz mana skończy. Niedobrze, że ten pasek ten wyrasta z dołu ekranu, bo on się trochę zlewa z krawędzią. W sumie nie widać, czy tego niebieskiego jeszcze trochę zostało, czy to już czarne jest, nie? Najwyżej butelki się napijemy. Dużo mamy pustych butelek, dużo mamy odczynników niebieskich, także... Żeby zrobić najprostszą butelkę, nie potrzeba żadnego skilla. Ty nawet nie masz. Ty też nie masz. I ile masz punktów doświadczenia? Jeszcze trochę, żeby trenować poziomu czwartego. Mi się wydaje, że o kilka poziomów naraz po prostu się wytrenujemy, kiedy skończymy te wszystkie misje tutaj. Chociaż nie powiem, że ta identyfikacja by się przydała. Nie atakowałem go, bo trzymałem w ręce szklankę z herbatą. Przydałaby się, kurde, identyfikacja, możliwość identyfikacji tych wszystkich przedmiotów, które tutaj pozbierałem. One co prawda nie są pewnie magiczne. Co ciekawe, chyba nawet jest... nawet, że są niezidentyfikowalne, mógłbym ich używać. Tak? Mogę ci na przykład to na głowę nałożyć? Mogę. Co prawda leży to jakoś idiotycznie na twojej głowie, na zielone się przynajmniej zapaliło. No ale daje to ochronie, nie? Jak ściągnę to... O, klasa pancerza jest większa. I can't identify it. Tak samo ten kaftan, o, proszę bardzo. Nie ma tutaj przedmiotów przeklętych, także... O, już widzę to, co robi. Woda, odporność na wodę plus 3. I to jest taki body. A on, u niego jak będzie wyglądać? U niego coś zmienia spodnie, jak widać. Świetnie. I don't know. Czyli po prostu można poznać, czy broń jest lepsza po tym, tak? Tak jest gorsza akurat, co ciekawe. A pałasz? Ciężko stwierdzić. Zostawmy mu na razie tą, którą ma. Trapery, ty nie masz traperów, nie? To już masz. Płaszczyk, ty nie masz płaszczyka, tak? To już masz. To już odporność na wodę daje. No, już jest trochę ubrana lepiej i dzięki temu będzie bardziej wytrzymała na ciosy. No to będzie goła latała. Znaczy w kaftanie skórzanym. Jeszcze są ciecie tutaj. Od razu mówię, że cała gra nie będzie tak wyglądać. Tak, będą potwory, z którymi nie będzie się dało zrobić czegoś takiego. Także spokojnie. Jest nawet dobrze, że na początku da się w prosty sposób je pozabijać, bo dzięki temu można po prostu grę przejść bez większego bólu. Co to jest? Diament. Czy to jest pułapka? Nie. No to jest woda w ogóle. Zobaczmy, co to jest. Książka.
Proroctwo Słońca. Przedmiot związany... Pismo w tej książce przypomina bełkot szaleńca. Ktoś jednak bardzo się starał. Tekst jest w całości pisany odręcznie, w niezwykle zdobnym stylu. Ilustracje ożywiają opisywane sceny. Są niepokojące, dziwaczne lub wyglądają jak żywcem wyjęte z koszmaru. Kto tą książkę dostanie? Ty dostaniesz, bo ty nic nie masz. Długi sztylet, a to jest... Tępy sztylet. To ten sztylet jest lepszy. Czemu ty jeszcze go nie nosisz, nie używasz? Aha, i wampirzyca jest całkowicie odporna na magię umysłu, co ciekawe. Może to przeczytać? Nie. Ciekawe, dlaczego ta książka będzie potrzebna. No, chyba nie mam na nią misji żadnej. To me this is useless. To me this is useless. Co inni powiedzą? I wish I could. I wish I could. Muszę pamiętać, żeby w polskiej wersji językowej sprawdzić, co oni mówią na ten temat. I don't use that. I don't use that. It's of no use to me. Da. Jest taka Adria może trochę nawet. Taki głos ma. Zdeterminowany. No to ta książka też idzie do ciebie, nie? Żeby było logicznie to jakoś porobione. Key. That won't fit. To tutaj. Dodatkowy bohater, który nosi przedmioty, które będą sprzedane. Skierujmy się do wyjścia. Nie tego wyjścia z lochu, tylko tego wyjścia, przez które właśnie przed chwilą przeszedłem. Zobaczmy, co jest po drugiej stronie klocka. Więcej wojowników, wężoczłeków. Oj, błogosławieństwo by się przydało, byłoby łatwiej. Dobra. Miałem nadzieję, że zginą. Że jednak nie zginęli. I tak nie byli zbyt groźni. To oczywiście nie będzie już nic, nie? Ale mimo wszystko. Ciekawe, czy twórca, który robił ten loch, będzie wiedział, że na automapie będą się wyświetlały te ślepe zaułki. Czy to zostało po prostu jakieś takie nieporozumienie tutaj zaszło w tworzeniu tej mapy, tego poziomu. Dobra, przewróćmy sobie trochę many. It's mixed. To chyba daje nawet... Nie, to jest najsłabsze. Ponieważ masz teraz manę, możesz leczyć. Będziesz leczył. Tego. I naszą przywódczynię. Okej. Okay. Jak widać, to też są ślepe zaułki. Nawet chyba nie będę się tutaj starał jakoś zbytnio ich otwierzyć, bo tak jak mówię, potwory w tej grze naprawdę dają bardzo mało punktów doświadczenia i zabijanie ich jest po prostu, no, mija się z celem. Tak, oni zabijali potwory i żaden z nich jeszcze nie ma wystarczającej ilości punktów, żeby na nowy poziom awansować, nie? No to ktoś samo przez siebie mówi, ile to jest warte. Ja cię pochowam. To nawet dobrze przetłumaczone było. Bo w polskiej wersji też to mówi, tylko że oczywiście głupim głosem, nie? No honor in that. Powinien się cieszyć, że są tacy prosi do zabicia. By ci skuli mordę, to co byś powiedział? Okej, tutaj jest coś dziwnego. I trzeba się wycofać, bo to będzie się zaraz się skończyć źle, jak zaczną czarami rzucać we mnie. Poczekamy, niech wyjdą. Klawiszem B można czekać bez wykonywania akcji. W sumie to bardzo chętnie by się dowiedział, co się dzieje ze ścianą. Nie ten klawisz. Klawisz C miał być użyty. I tutaj mamy oko. Poblokowali się, tak? Oczywiście. Teraz. Może w czasie rzeczywistym się uda. Nie, chyba nawet mi nie mogłem zrobić z tej perspektywy. A jednak mogą. Oła. No challenge. Klejnot. Dobrze. Będziesz, kurde, ten, pieniądze z tego będą, nie? To jest bardzo dobre, bo w sumie potrzebuję tych pieniędzy, żeby nauczyć się biegłości różnych.
Tutaj są jakieś dziwne takie konstrukcje na środku. Tutaj ten list mówił generalnie o tych płytach jakichś, nie? Ale chyba to nie są te płyty, o których ten list mówił. Zapiszmy zresztą. Co by nie było, że zginę jakiś, w jakiś głupi sposób i będzie koniec gry. Będę musiał nowa. Czyli to jest pułapka. Oni ulegli zmęczeniu. To jest takie naturalne zmęczenie, które powoduje, ono występuje jak się za długo nie wyśpią bohaterowie. Ale co ciekawe, można je usunąć zaklęciami. Także zawsze jak są zmęczeni, to zmęczenie można usunąć snem. Nieważne, czy to jest naturalne zmęczenie, czy to jest zmęczenie spowodowane jakimś efektem magicznym na przykład, nie? Nie trzeba koniecznie się tych czarów używać, można się po prostu wyspać. Nic tu nie ma. Straszne. No, można się przestraszyć. To chyba nic nie daje. Lepiej na tym po tym nie stąpać. To chyba jest takie, że po prostu, kurde, żeby się nie dało tego pomieszczenia obejść dookoła, nie? No i wejść do góry. O! Uwaga! Coś wyście z tego? No to wygląda, że to jest exit po prostu z tego lochu. A to gdzie jest ta płyta, o której mówił ten list? Przeczytajmy go jeszcze raz. Szósta płyta nie 14. Nic. Opuszczona świątynia, czy na pewno chcesz opuścić to miejsce? Tak. Mamy łódkę, dzięki której możemy opuścić tą paskudną krainę. Mnie jednak zanim to zrobię. No, tu jest kobra nawet wymodelowana. Całkiem fajnie. Tutaj coś jest. Jeszcze. Chyba teleport powrotny. Mhm. Sukces. Bardzo fajnie. Czy ja wypełniłem misję dzięki temu jakąś? Kataklizm? Na pewno mam tą przepowiednię taką, którą trzeba było tutaj jednemu gościowi odnieść. Zobaczmy, czy się na automapę pewnie nie zaznaczył, nie? Nie to, to. Hissowi i posążek węża z opuszczonej świątyni. Nie znalazłem takiego posążka. I to jest niepokojące. Muszę się tam cofnąć koniecznie. Ciekawe, co pominąłem. Ale za to będę miał... czy to jest posążek węża, czy to chodziło o tą przepowiednię może, bo przepowiednię mam. Z wężem. Może chodzi o proroctwo węża, co? Dom Hisa, gdzie on jest? Chata Tiska, nauka bez blizn, gospoda wędrownika, dom Resze, dom Tadin, chata Longtaila, dom Eilina, napij się ze studni, mieszanki ziołowe dla odważnych, napij się z fontany, chata Hisa, tutaj. Hiss, mówi Hiss, dlatego się Hiss nazywa. Czy masz posążek? Nie mam, kurde, posążka twojego. O Jezu, to są... Myślałem, że tu jeszcze więcej może się zmieścić, ale nieprawda. Znajdź proroctwa węża dla paszczeli Tisk. I jeszcze tego, brata znalazłem, nie? Rotnax. Ta Telimara to jest dom Rotnaxa. Dobra, to będzie pierwsze zadanie. Czyli trzeba się jednak cofnąć do tej świątyni, bo nie mam żadnego posążka. Misja. Znaleźliście Istrika i powiedzieliście, by wracał do domu. Naprawdę jesteśmy wam wdzięczni, kupcy Zalvar. Już w liczbie mnogiej teraz. Wspomnę dobrze o was, przywódcy klanu Brekiszowi Wanfangowi. Proszę weźcie w nagrodę te eliksiry leczenia ran. Chyba dostałem więcej niż jeden, tak? To wychodzi.
Teraz jak pójdę do tej gospody, gdzie się rekrutuje bohaterów, to powinienem dostać więcej informacji na ich temat. To jest też misja. Znaleźliście proroctwa węża. Może w tych zapiskach kryją się szczegóły dotyczące naszej przyszłości. Proszę, przyjmijcie tę nagrodę za waszą pomoc. Dobrze. Opuściwszy sanktuarium swego zakonu, Frederick Talimer oddał się bardziej świeckim zainteresowaniom, a konkretnie badaniom kultur, które dawno już zniknęły z powierzchni Jadamy. Jeszcze gdy był młodym chłopcem, starszyzna wioskowa zauważyła, że nie ma predyspozycji, by kroczyć ścieżką wiedzy, dzięki temu, że zachęcono go wówczas, by zrezygnować z pióra na korzyść miecza, jest obecnie świetnym żołnierzem. Czyli był głupim mięśniakiem. Która studnia dawała szczęście? Nie pamiętam. To daje intelekt, dzięki któremu mógłbym może wygrać tą próbę intelektu, co? Nie zaszkodziłoby spróbować, szczerze powiedziawszy. Cholera, gdzie była ta studnia trzecia? To było to? Chyba nie. Była to studnia, z którą przed chwilą jeszcze kliknąłem. Tam jest studnia. Yeah. Wielki sukces, panie. Raz tak, tu jest sala treningowa, która jest zamknięta. Wait one hour. Jeszcze raz. Zdobądź biegłość. Simon Tepler się nie może nauczyć. Ty się możesz nauczyć, to będzie dobre. Pomimo tego, że oni cię nie potrafią wyszkolić na maksa, to i tak nic nie zaszkodzi, że oni będą to potrafić robić. Trenuj. I mamy dwa poziomy doświadczenia nowe. Świetnie. Zaraz ją nauczymy identyfikacji przedmiotu. Sprzedaż można zrobić od razu. Teoretycznie ja wiem, że nie powinienem tego robić tym bohaterem, który nie ma umiejętności handlarza, ale powiedzmy sobie szczerze, nie chce mi się żonglować tymi przedmiotami i na pewno wam się też by nie chciało tego oglądać. Także będę to robił szybciej. Ze stratą pieniężną niestety, ale szybciej dzięki temu to będzie. Wy coś potraficie mnie nauczyć? Kij, maczuga, miecz. To nie ma sensu generalnie, ponieważ tak jak mówiłem, trzeba specjalizować broń, a nie używać byle czego. Kordelas. O, to zapomniałem sprzedać, ale to jeszcze można sprzedać u tego drugiego gościa. I niezidentyfikowanych przedmiotów raczej nie powinno się sprzedawać. Czy ty potrafisz nauczyć mnie... alchemia, tak? To na pewno się tego nauczę. I tutaj będzie identyfikacja przedmiotu do nauczenia się. To nie jest, kurde, ten sklep. Cały czas mi się myli. Poszukuję wspaniałych relikwiów i kurios tutaj. Bez sensu zrobiłem. Sprzedaż. Zawsze jak grałem w te Might and Magic'i, to... się zawsze komikuje po jednym kryształe danego rodzaju, ale to nie ma sensu. Że tym razem nie będę tego uskuteczniał. A i magia ciemności też, no. O Jezu. Myślałem, że skurczu w nodze dostanę, ale całe szczęście się obyło. To byłoby złe. Bardzo złe. Ten domek jakoś dziwnie wygląda, jakby coś tutaj miało jeszcze być, ale chyba nie ma tutaj nic. Także... może sobie darować. Czy teraz będę w stanie zidentyfikować te przedmioty wszystkie? Czy to musi odpowiednia postać robić niestety? To jest sprzedaż? Co ona tak stęknęła? Płaszcza nie potrafisz, ale zbroję potrafisz. No dobra, nie musisz tego identyfikować. Wielki miecz troli. Ciekawe. Bułat gobliński. Pałka ścierniowca. Płaszcz podróżny. Ktoś ma deficyt płaszczów? Ty nie masz płaszcza. Ty masz za to buty zielone.
Why should I know? No, nie potrafi. To jest dalej dla niej za trudne do zrobienia. Musisz zostać ekspertem teraz, w takim razie, natychmiast. Musicie stąd odejść. Natychmiast. Niestety ten miecz jest dalej najlepszy. Także mam bronię do sprzedania po prostu. Okej. Okay. Jeszcze pierścionki typu osobowość plus 2. I dwa bezużyteczne pierścienie. Osobowość plus 2 dostanie nasz kleryk, bo to powiększy zapas many. Co prawda niewiele, ale zawsze, tak? Będzie miał dzięki temu więcej? Tutaj są punkty magii 42. Będzie miał 45 teraz. Może być. Dobrze, sprzedajmy. Bezużyteczne przedmioty. A i w tych kuriozach mogę jeszcze sprzedać te pierścienia. I teraz, co jeszcze trzeba będzie tutaj zrobić? Czego mogę się jeszcze przede wszystkim nauczyć? Łuk każdy już potrafi używać. Takie prymitywne zaklęcia też mógłbym po prostu posprzedawać, ale na razie chyba tego nie będę robił. Czy ktoś tutaj uczy identyfikacji przedmiotów na poziomie eksperta? Włócznia, ekspert łuku, ekspert zbroi skórzanej, płytowej, magia powietrza, magia ziemi, magia ciała, mieszka w mieście Alvar. No właśnie. Czy nikt tego nie potrafi tutaj mi nauczyć? Niedobrze. Kurde. Coś jeszcze tutaj mam do zrobienia? W tym, może u płatnerza mogę się spróbować pouczyć czegoś. Być może będzie mi w stanie zaoferować jakieś fajne umiejętności. Płatnerz jest tu. Ewentualnie świątynia jeszcze może. Kaftan, ty tego nie potrzebujesz. Nie. Sala gimnastyczna? Chyba jeszcze sprawdzałem, to już chyba nic mi nie zaoferuje. No to zobaczmy świątynię jeszcze w takim razie. Od tej strony jest wejście, tak. Kupiectwo. Teoretycznie kupiectwo każdemu się przyda, także każdy kto może dostanie. Bo to zawsze obniża ceny dla tej postaci, jeżeli ta postać na przykład chociażby ma się uczyć w... w sali treningowej po prostu, nie? I teraz tak, mamy intelekt podbity, więc spróbujmy jeszcze raz swojego szczęścia w tym konkursie i przejdźmy jeszcze raz przez tą świątynię, żeby zobaczyć co po prostu zostało przeze mnie pominięte. Nie od tej strony. Od tej strony. Ale pieniędzy! No i chyba nie potrzebne mi są. Bo i tak mam dużo już. Co ciekawe, jak na początek gry to jest dużo pieniędzy. Widać, Mighty Magic 8 jakoś szybciej postępuje niż poprzednie Mighty Magiki. W 6 to początek jest strasznie powolny. W 7 trochę szybszy, ale i tak powolny. Jeszcze? Dobrze, że można przyspieszać grę, nie? Mi się podoba. Spróbujmy. Contest. No, dwóch wygrało, także no, to jest dobrze. Czemu ty jesteś głupia jakaś? Ale patrzcie, jak niewiele brakuje, nie? I magię powietrza, co? To się przyda. Chociaż nie wiem, czy jak nie popłynę statkiem, to nie wymienię tego pana na kogoś innego zaraz. Ty... dostaniesz naukę w niczym na razie, będziemy chomikować. I ty w ogóle nic nie dostajesz żadnych punktów nowych, także idziemy z powrotem do świątyni opuszczonej. Coś jeszcze jest tutaj na mapie potencjalnie?
No co i co, kraina nieodkryta. Podejrzewam, że tam są jeszcze jakieś lokacje. Na razie tam nie będziemy szli, ponieważ to tylko zaszkodzi naszym bohaterom. Tu jest przede wszystkim coś, co jest nieotwarte. Jakoś tak dziwnie, nie? A tego się chyba nie da otworzyć. Nic tu nie ma. Napisało, ale to może kłamać. Rzućmy pochodnie. Zaklęcie pochodni. Nie wiem, może w tych pułapkach coś pominąłem, co? Zabijmy te węże. Jak widać, spokojnie można je zabijać w czasie rzeczywistym, nie są jakieś strasznie trudne. Ładne są za to, nie? Szkoda, że trzeba je zabić. Gdzie są przyciski? Przycisk jest zablokowany, ciekawe. Może trzeba w odpowiedniej kolejności, co? A, one schody generują. To jest dla tych, którzy są kiepscy w grach zręcznościowych i wolą po prostu z wężami walczyć. To jest dobre nawet. Prawa dla twórców, że przewidzieli taką alternatywę, nie? No i tutaj definitywnie nie było. No i tam były dwie skrzynie, które nie zostały przeze mnie zbadane, dlatego że nie chciałem po prostu spadać na dół, ale tym razem spadnę już. Trudno się mówi. To jest bardzo dobra drużyna jak na początek, jak sobie radzi z tymi potworami. No bo ta gra jest po prostu łatwa, nie? Teraz pytanie, której skrzyni nie obadałem. O, można tutaj stanąć. No tej nie obadałem na pewno. Bidły bojowe. Obudzenie. Tak. Z letargu. Teraz, żeby nie spaść. Nieważne. Idziemy z powrotem do góry. I która jeszcze skrzynia była przeze mnie nieobadana? Ta na pewno. Otworzyłem skrzynię nie tą postacią, którą trzeba. I pomimo, że nie było tego widać, to wybuchła z niej pułapka. Ale za to zapalił się teraz chodnik, co ciekawe. Ciekawe, co spowodowało, że widzę teraz chodnik. Może jak się spadnie za dużą ilość razy, to się zapala, co? Odecz choroby. Obudzenie. Dobry kaftan. To nie znaczy, że nie możesz używać. Spadajcie sobie, nie obchodzi mnie to. Nic się wam nie stanie. Klasę pancerza chyba tylko powiększa, ale to i tak jest dobre. Teraz ty dostaniesz kaftan, ty masz już kaftan, ty masz zbroję, kolczugę, czyli ty jeszcze kaftan dostaniesz. Ciekawe, czy ty możesz jakiś lepszy jako pancerza się nauczyć poza kaftanem. No dobra, i teoretycznie ten fragment mamy załatwiony. O Jezus, szarpnęło coś. Nie chciałem spadać, nieważne. Jeszcze raz. Tak? Tak. Okej. Okay. I trwa ten odcinek już 30 minut, także zrobiłem w tym momencie przerwę i w następnym odcinku spróbujemy znaleźć ten pieprzony posążek, którego nie znalazłem, nie?